Radio Koncita. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, łączymy się z Katedrą Polową Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie, skąd transmitować będziemy uroczystą liturgię Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Liturgii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup Polowy Wojska Polskiego. W liturgii także bierze udział dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. No i tam będzie Breżniew i będzie myślał, że będzie wino tam stawiane. To przecież jak jest niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria jest zawsze dziewica. To nawet mięsa nie będzie. Witamy serdecznie słuchaczy Radia Maryja z Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Katedra pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski dziś jest świadkiem liturgii wielkopiątkowej. Tak. Przewodniczący będzie proszę być z nami, spoko. Wojska Polskiego, jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek. Bardzo serdecznie zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja do wspólnej modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ciszy rozpoczniemy zaraz wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej. Na samym początku kapłan wykona przejmujący gest prostracji, czyli leżenia krzyżem. Leżenie krzyżem. Uzmysławia on nam bardzo mocno, czego dokonał dla nas Pan, jak bardzo się uniżył, stając się posłusznym Ojcu aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Wysłuchamy tekstów biblijnych opisujących mękę i śmierć Zbawiciela. W uroczystej modlitwie powszechnej będziemy modlić się za wszystkich, bo za wszystkich Chrystus oddał życie. Punktem szczytowym dzisiejszej liturgii jest adoracja krzyża, na którym umarł Bóg człowiek, i wspólna komunia święta. Na koniec, zgodnie ze zwyczajem, przeniesiemy eucharystyczne ciało Pana do symbolicznego grobu, by adorować je w wielkiej ciszy, jaka ogarnia całe stworzenie wobec śmierci Boga. Radio Concita. U nas oryginały same. Zapraszam. Oryginały niespożyte. Oryginały niesamowite. Original. Original radio. Original radio. Radio Concita. To FM Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. Proszę z nami i będziemy przypominać sobie wspaniałe rzeczy. Tutaj cerkiew jest w pobliżu, to znaczy ja to nazywam pół cerkwi, bo to taka malutka cerkiew, Magdalena duża, no to półtorej cerkwi na 3 miliony tutaj tej Warszawy. No Warszawa jest wybitnie mysia, linia katolicka i ta katedra, co tutaj Państwo te kroki słyszą żołnierzy. Ja byłam, proszę Państwa, nawet zdaje się rok temu dokładnie, w piątek. No i ten Breżniew bezdomny ciągle myśli, że tam będzie jakiś bankiet. Otaczaj mi oczywiście, że nic nie było. I uświęcaj lud swój, Boże, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Także to jest Katedra Polowa Wojska Polskiego. Ja znam z tej katedry, no, proszę Państwa, już
nie będę mówić generała, tytułów, nie będę tutaj pułkownika wymieniać, tylko to jest były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Potem przenieśli go do Podchorążówki. Zawsze pozostaje tajemnicą. Podchorążówka to jest była wielka kuchnia królów. Podchorążówka. Potem przenieśli go do tej katedry tutaj, gdzie jesteśmy teraz. Fonicznie. Pokazuje nam Chrystusa jako jedynego i najwyższego arcykapłana. Także proszę sprawcę zbawienia, jakiego udziela wszystkim, którzy go słuchają. Radio jako kończy. Naszego pośrednika u Ojca, który tak nas umiłował, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie na wieczność. Dlatego z ufnością zbliżamy się dziś do tronu łaski, jakim stał się dla nas krzyż. Na koniec wysłuchamy opisu męki Pańskiej w relacji świętego Jana. Trudne te pieśni, to naoczny są świadek, trudne. Jedyny uczeń, który stał pod krzyżem. Jan patrzy na Jezusa oczyma wiary i takiego go nam ukazuje w swojej Ewangelii. Jako króla, kapłana, Mesjasza, oczywiście. Syna Bożego i światłość niezachodzącą. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać. Jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano. I pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cóż usłyszeliśmy, do katedry polowej wojska. Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego patrzeć. Świat to liczy na takie dosłowności, że musi być blask, musi być piękny. Zgardzony, odepchnięty przez ludzi. Gardzo jak ktoś brzydki, czy na wózku inwalidzkim. Oswojony z cierpieniem. To teraz dopiero, wiecie Państwo, jak jest ochrona osób niepełnosprawnych, to ludzie jak wywracają do łask człowieczeństwa. No ale lubią się śmiać, lubią drwić, lubią kpić z ludzkiej krzywdy. A my uznaliśmy go za skazańca. Proszę być z nami i będziecie mogli wrócić do człowieczeństwa, do krainy człowieczeństwa. Możecie znowu być ludźmi. A jeszcze jak łaska Jezusa Chrystusa na was spadnie, to... W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas wróci się ku własnej drodze. A Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec przegonu. Tak on nie otworzył ust swoich. Połóż ręce i sądzie został usunięty. A kto przejmuje się jego losem? Tak. Zgładzono go z krainy żyjących. Takie burze idą, to nie za musi być mego ludu. Nie musi być żadna wojna. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził jak się rusza tam Boż. I w ustach jego kłamstwo nie powstało. Wszystko jest niepewne. Podobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jakie burz, jaka pogoda. On wyda swe życie na ofiarę za grzechy. Ujrzy potomstwo, dni swoje przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarły. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Radio Concito. Tok FM Euroconcita. Dzisiaj papież będzie komentował to, co zobaczy na żywo. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego. No, apostoł Paweł 14 listów napisał, proszę Państwa, jest Syna Bożego specjalistą. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Od prawa Bożego. Takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Radio Koncit. Radio Koncit. Plansze wycinanki. Przecież Jezus Chrystus był zamordowany. Na pewno nie jedyna ofiara i nie jedyni przestępcy. Pełno tego zawsze w historii było, proszę Państwa. Że proszę się nie przejmować. Radio Koncit. Według świętego Jana onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zabrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł to tam na pewno... To by, co mi dał, a ja go wam wydam! Wiedząc wszystko, co na niego przyjść miało, kto by mi to dał? A ja go wam wydam! Radio Koncita. Kogo słuchacie? Odpowiedzieli mu. Jezusa Nazarejskiego. Rzecze im Jezus. Ja stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł, jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. Spytał ich wtedy znowu, kogo szukacie? A oni powiedzieli, Jezusa. Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałem. I ci kapłani to taka sama klasa faryzeuszy jak i dzisiaj. I to samo by było. I uderzył sługę najwyższego. Też by zabili. Pisarz podał, że gdyby Jezus żył teraz w XX wieku, to pisał, czy teraz w XXI, to też by go zabili. To za wszystko, jak to zawsze. Ilu morderców, zobacz. Ilu masz morderców? Czyż mam nie pić kielicha, który dał mi ojciec? Radio Koncita. Kohorta tedy i trybun. Kohorta. Agresor. Kohorta. Morderców. I przyprowadzili go na Radio Koncita. Bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi,
i wszedł za Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł wtedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi. Pomówił z oddźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca oddźwierna. Oddźwierna. Stała czelać i słońce przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę jego. I naukę odpowiedział mu. Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: powiedział mu Jezus: jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: czyli ty jesteś służby jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: czyż ja nie widziałem w nim podlodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet kur zapiał. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat i rzekł do nich: co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im tedy Piłat: weźcie go wy i osądźcie według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniły słowa Jezusa, które wypowiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: czy ty jesteś król żydowski?
odpowiedział Jezus. Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat. Czyż ja jestem Żydem? Naród twój, najwyżsi kapłani, wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żeby mnie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat. Więc ty jesteś królem, odpowiedział Jezus. Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. Każdy, który jest z prawdy, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat. Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na paskę. Chcecie więc, aby puszczę wam króla żydowskiego? A wszyscy wołali znowu mówiąc: nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze, okluwszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I przychodzili do niego, mówiąc: witajże, król żydowski! I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie, a Piłat rzekł do nich: oto człowiek! Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Rzecze im Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my prawo mamy i według prawa powinien umrzeć, bo cię za Syna Bożego podawał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uciął i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: skąd ty?
Jezus mu nie odpowiedział, że czemu tedy Piłat? Nie mówisz do mnie, nie wiesz, że mam władzę krzyżować ciebie i mam władzę cię wypuścić. Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali mówiąc: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy powie, kto się królem uważa, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwieli Tostratos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta, i rzekł do Żydów: oto król was! A oni zawołali: precz, precz z nim, ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: króla waszego mam ukrzyżować! Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: nie mamy króla, jedno cesarza. Wtedy więc go im wydał na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej, z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też napis i umieścił nad krzyżem, Maryjo, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: co napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: nie grajmy jedzie, ale zaczujone nos, tyją będzie. Aby się wypełnił opis. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był uroczysty, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu,
którzy z Nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg Jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. To się udusił. A ten, który widział, dał świadectwo prawdzie i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kości Jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą, kogo przewodni. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego, że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł wtedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest w zwyczaju grzebać w Żydu. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś grobowiec nowy, który nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa. Homilie do zebranych w katedrze polowej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski skieruje biskup polowy Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek. Drodzy bracia i siostry, uczestnicy wielkopiątkowej liturgii w katedrze polowej Wojska Polskiego, umiłowani w Chrystusie Panu, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Żołnierze i funkcjonariusze pełniący służbę w trosce o bezpieczeństwo naszego kraju. W sposób szczególny obejmuję miłością i modlitwą chorych i cierpiących, ludzi w podeszłym wieku, samotnych i opuszczonych, osadzonych w aresztach śledczych i więzieniach. Opis ostatnich dni życia Jezusa, Jego męki i śmierci na krzyżu należy odczytać w kontekście całej Ewangelii. Wydarzenia Wielkiego Piątku są zbawczym dopełnieniem misji Jezusa. Całe Jego nauczanie było ukazywaniem granicy pomiędzy dobrem i złem. Było apelem o zachowanie zasad dekalogu oraz objaśnianiem przykazania miłości wobec... Radio kończyć. Jezus uczył, jak należy żyć, aby osiągnąć życie wieczne. Mówiąc o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem, w przypowieściach odsłaniał prawdę o nieograniczonej miłości Boga do człowieka. Pragnął, aby wszyscy uwierzyli, że troską Boga jest człowiek. Im bardziej zagubiony i zniewolony grzechem, tym więcej należy podjąć starań, aby się przy nim zatrzymać,
spojrzeć na Niego z miłością, podać Mu rękę, aby powstał z upadku. W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Naśladując Jezusa, należy z pełnym zaangażowaniem ratować. Przenieśmy się na chwilę z katedry Wojska Polskiego też do Anglo-Ameryki, Białystok, prawosławna. I tam właśnie na temat, tak. Nie dołamał trzciny nadłamanej i nie dogasił knotka o nikłym pomyśle. Podejmował nocne rozmowy z poszukującym prawdy Nikodemem. Ocalił od niechybnej śmierci cudzołożną kobietę, kierując w stronę oskarżających ją jedno zdanie. Kto z was jest bez grzechu? Radio Koncita. A ocalonej powiedział: idź i nie grzesz więcej. Jezus z miłością spojrzał na Zacheusza, a ten, poruszony łaską, zaprosił go do swojego domu i całkowicie odmienił swoje życie. W godzinie konania na krzyżu Syn Boży okazał miłosierdzie dobremu łotrowi. Wystarczyła jego prośba o miłosierdzie i natychmiast usłyszał zapewnienie: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Choć na zadośćuczynienie i naprawienie wyrządzonych krzywd nie było czasu. Dobry Łot to pierwszy święty Kościoła, który narodził się z przebitego boku Chrystusa. Bracia i siostry, zanim podejdziemy w ciszy i zadumie do krzyża, aby złożyć na nim pocałunek miłości, rozważmy w swoim sercu... Przenosimy się do Mikołaja w Białymstoku. Dlaczego? Do cerkwi. Kościół to jest kościół, cerkiew to jest cerkiew. Został osądzony przez prominentnych duchownych starego prawa. Dlaczego Sanhedryn wykorzystał władzę świecką, aby niewinny został skazany na karę śmierci? Dlaczego przedstawiciele najwyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej nie zawahali się pójść do Piłata, przedstawiciela okupacyjnej rzymskiej władzy, byle tylko osiągnąć zamierzony cel, byle zgładzić sprawiedliwego? Co się stało, że lud, który chętnie słuchał nauki Jezusa i podziwiał Jego cuda, w sposób na wskroś demokratyczny zażądał uwolnienia Barabasa, a domagał się skazania Jezusa? Wcześniej przywódcy religijni nie chcieli budować Królestwa Bożego razem z tym, którego Ojciec posłał na ziemię. Nie chcieli odrzucić starotestamentalnej zasady: oko za oko, ząb za ząb, by przyjąć ewangeliczne prawo miłości. Byli pewni, że budują królestwo dla Boga, ale niestety budowali go bez Boga, a nawet wbrew Bogu. No ale może być i z Bogiem tego świata, czyli diabłem. To wszystko względne. Świadomi zagrożenia własnej pozycji, nie zawahali się posłużyć fałszywymi świadkami, byle osiągnąć zamierzony cel, byle zgładzić sprawiedliwego. Wielu zauroczonych nauką i czynami Jezusa doświadczyło rozczarowania. Po cudownym rozmnożeniu chleba chcieli obwołać go swoim królem, ale on oddalił się potajemnie. Syn Boży wielokrotnie uciekał przed tymi,
którzy chcieli go wykorzystać do osiągnięcia własnych, ziemskich i doczesnych celów. Owszem, w ostatnich chwilach ziemskiego życia Jezus wyznał przed Piłatem, że jest królem, ale powiedział wprost: Królestwo moje nie jest tego świata. I zaraz dodał: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dziś do adoracji krzyża i złożenia pocałunku miłości na tym świętym znaku zaproszeni są wszyscy ludzie. Duchowni, którzy budując cokolwiek dla Boga, budują razem z Bogiem i budują według Jego zamysłu. Biskupi, księża i osoby konsekrowane, którzy mówiąc o grzechu i przypominając wymagania Ewangelii, jednocześnie przekonują słowem i czynem, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. I pamiętają o tym, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji i innych służb mundurowych, którzy ofiarnie służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa, gotowi nawet oddać swoje życie, a jednocześnie potrafią w chwilach próby, podobnie jak Jezus, dać świadectwo prawdzie. Gdy naruszana jest ich godność, poczucie odpowiedzialności, honor i prawe sumienie nie pozwalają im milczeć. W godzinach sądu i oskarżania Jezus milczał długo, ale do czasu, gdy Jego godność została naruszona przez to, że jeden ze sług arcykapłana spoliczkował Go, wówczas oświadczył: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Krzyż Chrystusa ucałuje dziś wielu szlachetnych ludzi, którzy na co dzień dostrzegają w drugim bliźniego, a w bliźnim dobro, nawet jeśli ono jest nikłych rozmiarów. Potrafią odróżnić grzech od grzesznika. Zawsze potępiają i odrzucają zło, ale nigdy człowieka, który je czyni. W każdej sytuacji spieszą z pomocą potrzebującym w myśl ewangelicznej zasady: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Podejdą licznie ci, którzy naśladując Weronikę i Szymona z Cyreny, starają się ulżyć chorym i cierpiącym w domach rodzinnych, szpitalach i hospicjach i wielu, wielu innych, którzy właściwie rozumieją Królestwo Boże i Królowanie Chrystusa, które nie ma nic wspólnego z władzą ziemską, ale jest troską Boga o człowieka. Tak, Królestwo Jezusa jest troską Boga o człowieka. Troską Boga jest każdy człowiek, jego życie doczesne, zbawienie i zmartwychwstanie. A jedyną siłą Królestwa Jezusa jest miłość. Podejdźcie więc wszyscy, którzy czujecie się słabi, którzy czujecie się niegodni, którym trudno jest przebaczyć. Podejdźcie wszyscy, którzy roztrwoniliście dary Boże, którzy zdradziliście Jezusową miłość, którzy zapomnieliście o Jego miłosierdziu. Podejdźcie samotni, chorzy i cierpiący. To na was Jezus czeka dziś najbardziej. To dla was Jego męka i śmierć. To dla was nadzieja Jego
zmartwychwstania. Amen. Słowa homilii skierował do nas biskup polowy Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek. Stajemy w duchu przed Chrystusem ofiarowanym na krzyżu. To ofiara miła Ojcu, ofiara, którą Ojciec przyjmuje z nieskończoną miłością. Chcemy złączyć z nią nasze błaganie za cały świat i wszystkich ludzi, bo Chrystus, podwyższony na krzyżu, wszystkich przyciąga do siebie. Czynimy to, posługując się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. Po uroczystej zapowiedzi intencji i modlitwie w ciszy ksiądz biskup podsumuje je specjalną prośbą. Każdorazowe amen jest świadomym włączeniem się i osobistym potwierdzeniem tego wspólnego błagania przez każdego z nas. Najmilsi za święty Kościół Boży, niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swojej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Józefa, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Aby otworzywszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący wieczny Boże,
Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenu, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdzie, wierze i pratnie miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomku. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, sprawa by niewierzący Chrystus, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serce i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów.
wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował.